Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak pewnie zauważyliście, nie mam makijażu na oczach oraz nie mam wykonturowanej twarzy, i tak jak pewnie widzicie po tytule dzisiejszego filmiku. Dziś skupimy się na teście paletek Pierrene, które powstały przy współpracy z Amelią Szczepaniak. Muszę wam przyznać, że jestem niesamowicie ciekawa jakości zarówno tych cieni, jak i pudrów w paletkach, także nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie zacznę je testować. I oczywiście przetestujemy też jedną z par rzęs, które również wchodzą w skład tej kolekcji, także koniecznie ze mną zostańcie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak z jakością tych produktów, ale zanim przejdę do tutorialu, to muszę Wam coś ogłosić, coś bardzo ekscytującego. Tak jak Wam wspominałam na Insta Stories, gdzie Was odsyłam, ponieważ na moim Instagramie możecie się dowiedzieć troszeczkę więcej z mojego życia i być bardziej na bieżąco. Zostałam profesorem w Influencer Academy organizowanym przez NYX Professional Makeup i jest to akademia, która odbędzie się od 15 do 21 lipca. Jak się do niej zgłosić, tego dowiecie się z linku, które wstawię wam na dole w opisie. I jest to naprawdę niepowtarzalna okazja, aby uczestniczyć w warsztatach, na przykład z edycji dźwięku, z montażu filmu, z edycji zdjęć, z ustawień światła, e, z makijażu. Także bez względu na to, czy masz 5 tysięcy followersów, 10 tysięcy czy 70 tysięcy, myślę, że ta wiedza ci się przyda. Także koniecznie się zgłoś, będziemy się świetnie bawić. Będę tam razem z wami. Także 20 szczęśliwców będzie miało okazję uczestniczyć w tej akademii. Mam za Was kciuki, o tak, mam nadzieję, że się zgłosicie i Amelia również będzie tam profesorem, także mam nadzieję, że do zobaczenia. Tymczasem przechodzimy do testu paletek z Pierre Zapraszam. Na powiekach mam już bazę w postaci korektora NYX Kent Stop One Stop i teraz przypudruję przestrzeń pod łukiem brywiowym matowym beżem z paletki. Na szczęście tutaj taki jest i nazywa się Need Me. Wydaje się w opakowaniu dosyć neutralny, nie za jasny, ale również nie za ciemny, także myślę, że sprawdzi się wielu karnacjom. I co mi się podoba, to fakt, że mamy tutaj duże lusterko w paletce, także spokojnie możemy się malować, także nie będę miała potrzeby, aby przybliżać się do lusterka, które stoi metr ode mnie. E, także co? Kończę gadać i nakładam matowy beż. OK, i już widzę, że ten beż nie rozjaśnia, nie daje większej różnicy. Fajnie matuje przestrzeń pod łukiem brwiowym i jest dosyć aksamitny. Przechodzimy dalej i użyję teraz cienia, który nazywa się Love Me. Jest to taki lekko przybrudzony, chłodny róż. Jestem niesamowicie ciekawa, jak sprawdzi się na załamanie powieki. Okej, okay. i to co widzę na ten moment, to fakt, że cień jest bardzo fajny, aksamitny, całkiem nieźle napigmentowany. To może nie jest pigmentacja Anastazji, ale muszę przyznać, że pigmentacja Anastazji bywa wręcz niebezpieczna, bo jest za mocna i można sobie szybko zrobić plamę. Tutaj mamy nad tym pełną kontrolę, także tutaj ta konsystencja kojarzy mi się na przykład z cieniami Huda Beauty z tych mniejszych paletek, także naprawdę jest okej. Okay. Porościeram sobie to tutaj dokładnie i zaraz przejdziemy do kolejnych kolorów. Teraz przejdę do kolejnego cienia, który najbardziej zwraca moją uwagę. Zgadnijcie, który to może być cień. Oczywiście, że ten fiolet, który nazywa się Bite Me, także nałożę go w zewnętrznych kącikach. Widzę, że jest dosyć miałki, także strzepałam wcześniej pędzelek. Tak jak widzicie, lekko się osypuje, i na powiedzę, z tego co widzę, wypada cieplej niż w opakowaniu. Myślałam, że to będzie chłodniejszy fiolet. Również jest aksamitny, nie robi prześwitów, ale nie ma aż tak mocnej pigmentacji, jakbym się spodziewała. Także mam nadzieję, że da się stopniować. Na jego korzyść działa to, że nie jest suchy, także jest nadzieja w tym, że da się go zbudować. Okej, okay, moi drodzy, skończyłam z tym fioletem i muszę przyznać, że trochę narobił mi bałaganu, dlatego że jest dosyć miałki, mocno się osypuje i tutaj ta druga paletka, która leżała na stole, oberwała trochę tym fioletem, także nie do końca jestem z niego zadowolona. Nie jest to cień zły, ponieważ daje się nabudowywać. Tak jak widzicie, nie porobił mi plam, no ale naprawdę sporo musiałam go nałożyć, żeby uzyskać taki efekt, taką intensywność, także nie do końca jestem przekonana, czy ten fiolet jest taki super. Natomiast zobaczcie, zobaczymy, jak z jakością innych cieni. Kusi mnie, żeby użyć tego cienia Touch Me, więc teraz może odetnę delikatnie wewnętrzny kącik korektorem. Nie wiem, czy będę robić jakieś ostre half cut crease, czy po prostu tę przestrzeń delikatnie rozjaśnię, żeby ten cień miał szansę się wybić. Zaraz coś wymyślę i wrócę do Was z nałożonym korektorem. Okej, okay, moi drodzy, tak jak widzicie, jedno oko, jeśli chodzi o metaliki, zrobiłam poza kamerą, dlatego, że chciałam przetestować, czy będą lepiej wyglądały bez lepkiej bazy, czy z lepką bazą i tutaj definitywnie wyglądają lepiej na NYX Glitter Primer także na drugiej powiece również na tę przestrzeń rozjaśnioną korektorem nałożę odrobinę NYX Glitter Primer i użyję do tego płaskiego syntetycznego pędzelka i na ruchomą powiekę nałożę teraz cień Touch Me to jest ten pistacjowy i tak jak widzicie na tej bazie NYX Glitter Primer ten cień Błyszczy i rozkwita. Kiedy próbowałam go nałożyć na lewym oku bez tej bazy, to nie dawał aż takiego efektu, więc jednak musiałam dołożyć Next Glitter Primera i zrobić to jeszcze raz. I teraz, na to łączenie zieleni z fioletem, dołożę cienia Kismi, który jest metalicznym cieniem i który będzie takim kompromisem pomiędzy matami a metalikami. I wrócę teraz do cienia taczmi, żeby pozacierać granicę pomiędzy metalicznymi cieniami. I jeszcze, moi drodzy, stwierdziłam, że żeby pozacierać granicę pomiędzy matami a metalicznymi cieniami, użyję cienia Triming, ponieważ on ma też takie chłodniejsze drobinki, więc fajnie mi tutaj połączy wszystkie te cienie na łączeniu. Ok. Wygląda to teraz płynnie. Także teraz pozbędę się tej osypki z pudru i zaraz do Was wrócę. I przechodzimy do cieniowania dolnej powieki. Użyję teraz cienia Scratch Me. Ok, I jeśli chodzi o ten cień Scratch Me, to bardzo mi się podoba. Bardzo ładnie te cienie połączyły się z tym, co dzieje się na górnej powiece. Mimo tego, iż na górze mamy chłodniejszą historię, to. Całkiem ładnie to wygląda, tak kontrastowo. No i teraz zastanawiam się, co użyć tutaj w wewnętrznym kąciku mojej powieki. Może pokurzę się o ten żółty kolor, nie wiem, czy to będzie dobra decyzja. Nazywa się Pinch Me, nie wiem, czy tutaj nie przegnę trochę z tym kontrastem, no ale sprawdźmy to, jakby co to będzie moja wina. Są to cienie dosyć mocno osypujące się, robi mi się trochę bałagan w tej palecie, kiedy próbuję nałożyć je na pędzel. Ale jeśli chodzi o pigmentację, to póki co wszystkie mi się podobają oprócz tego fioletu. Wewnętrzne kąciki dolnej powieki nałożę cień, który nazywa się Tell Me to jest taki perłowo-złoty. I wiecie co? Mam ochotę jeszcze delikatnie wzmocnić górną powiekę, więc zostaje mi użyć czerni z tej paletki, która nazywa się Hate Me. Ponieważ ten fiolet no, trochę mnie nie satysfakcjonuje, jeśli chodzi o intensywność. Także odrobinkę czerni postaram się dołożyć w samych zewnętrznych kącikach bo widzę, że dolna powieka wyszła dosyć intensywnie, więc chcę zachować równowagę tego makijażu. Także tak prezentuje się skończone cieniowanie, więc teraz wytuszuję rzęsy i przejdziemy do klejenia sztucznych. Okej, okay, jeśli chodzi o rzęsy, to są świetnie wyprofilowane, mają kształt takiego łuku, także szybko dopasowują się do kształtu oka i szybko się dzięki temu przyklejają. Mogłam je jedynie nieco bardziej jeszcze przyciąć, ponieważ nadal mam wrażenie, że sięgają mi do samych wewnętrznych kącików oka, co może mnie trochę gilgotać i w ciągu dnia mogłoby być problematyczne. I faktycznie zgodzę się z nazwą tych rzęs, czyli Instami. To są naprawdę rzęsy na Instagram. Na mnie wyglądają bardzo dramatycznie i zastanawiam się, czy nakładałabym je na jakieś wieczorne wyjścia, ponieważ, no, tak jak widzicie, sięgają mi samych brwi. Z tym, że weźcie pod uwagę to, że ja mam bardzo głęboko osadzone oczy, także, no, nawet niezbyt długie i gęste rzęsy już wyglądają u mnie dosyć intensywnie. No, a te już są taką bombą prawdziwą. Także koniecznie dajcie mi znać, jak wam się podobają na moim kształcie oka. I jestem jeszcze bardzo ciekawa tych drugich rzęs, czyli Daily Me, które wyglądają na nieco delikatniejsze. A właściwie dużo delikatniejsze, bo zobaczcie, mają piękny kształt. I na pewno użyję ich przy innej okazji. Także teraz Was oddalę, ponieważ makijaż oka mogę uznać za skończony. Także teraz Was oddalę i przejdziemy do konturowania paletą Shine Me. Przechodzimy więc do wspomnianego wcześniej konturowania twarzy i użyję oczywiście bronzera z paletki Shiny, który nazywa się Toast Me. Ta paletka również zawiera duże lusterko, także to na ogromny plus. No i zobaczmy, jak prezentuje się ten bronzer. Również jest dosyć miałki, także nie moczyłabym w nim bardzo mocno pędzelka, ponieważ może być wtedy niewydajny. No i konturujemy, moi drodzy. I nie strzepywałam jakoś wybitnie pędzelka, także jeżeli miałaby mi się zrobić plama, to już na tym etapie, no ale było to ryzykowne, natomiast, tak jak widzicie, puder roztarł się bardzo ładnie do chmurki, także jestem dobrej myśli. O, tak, przepięknie się rozciera ten brązer. I tak jak widzicie, ma wdzięczny kolor, nie jest ani za ciepły, ani za chłodny. Tak, to jest moje standardowe powiedzenie, kiedy brązer mi się podoba, ale faktycznie jest to brązer, który nie ociepla nadto, ani również nie daje takiego sinego efektu. Także ma fajny, neutralny ton, i myślę, że sprawdzi się wielu karnacjom. Piękny jest ten brązer, naprawdę bardzo mi się podoba. I odetnę sobie teraz tę przestrzeń pod konturowaniem zwykłym sypkim pudrem. Tutaj mam akurat puder z lanką, bardzo fajny swoją drogą. I zostawię ten baking na chwilę. To jest fajny trik, który podpatrzyłam u gosi smelcerz. To znaczy, wiecie, ja znałam to wcześniej, ale nie używałam jakoś zbyt często. A kiedy zobaczyłam, jaki daje efekt, tak wiecie, na żywej twarzy. I kiedy zrobiła to też u mnie, kiedy byłam modelką na jej warsztatach jeden do jednego, to po prostu stwierdziłam, że jest to metoda, która faktycznie robi robotę. I zaczęłam ją stosować. I zostawię ten baking na kilka chwil, żeby się tutaj przyswoił, zadomowił i później strzepnę nadmiar dużym pędzlem. Przejdziemy teraz do rozświetlaczy. Mamy tutaj dwa rozświetlacze, jeden bardziej różowy, drugi szampański. Trochę brakuje mi w tej palecie różu, bo to jest coś, co musiałabym dodatkowo zabierać w podróże. Gdyby był tutaj róż, to byłaby to paletka prawdopodobnie samowystarczalna, no ale nie można mieć wszystkiego, moi drodzy, także. Najpierw spróbuję tego różowego rozświetlacza, może on spełni funkcję różu, zobaczymy. No, ma bardzo subtelną różową poświatę, także jest to zdecydowanie rozświetlacz, nie róż. Bardzo ładny blask, niezbyt metaliczny, więc nie podkreśla aż tak mocno rozszerzonych porów czy niedoskonałości, a jednocześnie daje naprawdę intensywny efekt. Tak, ten różowy rozświetlacz bardzo mi się podoba. Jest idealny dla mojej karnacji. Także na szczyty kości jarzmowych nałożę tylko ten różowy, a na środek nosa łuk kupidyna i może odrobinę na brodę. Chociaż niektórzy z was nie lubią, kiedy nakładam rozświetlacz na brodę, bo mówicie, że wyglądam jakbym zjadła talerz rosołu. No ale ja tak lubię, więc wydaje mi się, że nikomu to nie zaszkodzi, kiedy tego rozświetlacza nałożę odrobinę również na brodę. Uuu, uh, uh, bardzo intensywny, nawet trochę zbyt jak na mój nos i na moją brodę. Także trochę go tutaj ugaszę i pozbywam się bakingu. O, zobaczcie, jakie piękne rozjaśnienie tej przestrzeni. Od razu lifting twarzy za darmo. Także tak prezentuje się gotowy makijaż. Także teraz dajcie mi zebrać myśli. Przyjrzeć się sobie z bliska w lusterku. I podsumujemy sobie dzisiejszy makijaż. Ok, moi drodzy, przyjrzałam się sobie, zrobiłam zdjęcia, więc przyszedł czas na podsumowanie tego, jak używało mi się kolekcji Pierre René we współpracy z Amelią Szczepaniak. Generalnie, jak patrzę tak sobie na ten makijaż, to muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. Szczególnie fajnie pracowało mi się z tą paletką do twarzy Shine Me. Bardzo spodobał mi się w szczególności bronzer z tej palety. Myślę, że teraz będę go nałogowo używać, ponieważ ma idealną konsystencję, pięknie się rozciera i kolor naprawdę jest boski, także myślę, że nie zrobię sobie nim krzywdy. Jedynymi Minusik jest taki, że dosyć mocno się tutaj osypuje w palecie, jest miałki, no ale też nie jest jakoś szalenie napigmentowany, więc nie można zrobić sobie nim krzywdy. Świetnie się rozciera do chmurki, do mgiełki, bez względu na to, jak dużo go na policzki nałożymy. Naprawdę jest to produkt, z którym pracuje się niesamowicie łatwo. Jeśli chodzi o rozświetlacze, to również jestem pozytywnie zaskoczona. Nie spodziewałam się aż takiego fajnego błysku. Myślę, że będę ją testować na przestrzeni kilku dni, szczególnie właśnie teraz te rozświetlacze, bo już brązera jestem. Pewna, żeby upewnić się, że są to faktycznie rozświetlacze dobrej jakości, ale póki co, tak jak widzicie, na szczytach kości jarzmowych prezentują się bardzo prestiżowo pięknie się błyszczą, nie jest to ani zbyt nachalny blask, ani zbyt przytłumiony, także naprawdę idealnie wyważony, bardzo mi się podobają te odcienie, jeden chłodniejszy, bardziej różowy, idealny na szczyty kości jarzmowych przy mojej karnacji, ten bardziej złoty dla troszeczkę cieplejszych, może lepszy, ale wydaje mi się, że chłodne karnacje również się w nim odnajdą, dlatego że nie ma zbyt ciepłych tonów, co jest naprawdę bardzo fajne, świetnie dobrana kolorystycznie paletka, jestem na tak, dodatkowo mamy Duże lusterko, można się przy niej malować w podróży, także naprawdę porządny kawał paletki. Naprawdę, 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 naprawdę powtarzam to już setny raz. Przepraszam. Przechodzimy teraz do palety cieni. Jeśli chodzi o cienie z paletki Pinch Me, to muszę przyznać, że generalnie jestem zadowolona z jakości. Bardzo podobał mi się matowy beż, świetny ten Love Me, fajny Scratch Me, Hate Me czarny też jest. OK, nie jest to może najlepszy czarny cień, jakiego kiedykolwiek używałam, ale jest bardzo poprawny. Fajny ten cień, touch mi, chociaż trzeba nad nim troszeczkę popracować i najlepiej przykleić go na NYX Glitter Primer. No, zawiódł mnie ten cień fioletowy i tak jak Wam pokażę na zbliżeniu, nie wiem czy to widać na zbliżeniu, ale naprawdę musiałam go bardzo porządnie skatować. I zrobić spore wgłębienie, żeby uzyskać taki makijaż, jaki zrobiłam dzisiaj. I nadal nie jestem w 100% zadowolona z pigmentacji, gdyby nie ta czerni, która pogłębiła mi załamanie i troszeczkę zintensyfikowała mi zewnętrzny kącik, no to byłoby trochę łyso. Ale muszę przyznać, że generalnie używałam się tej paletki naprawdę bardzo przyjemnie, też bardzo fajny ten żółty cień, musztardowy bardziej niż żółty więc okej okay, jest naprawdę dobrze również się trochę osypuje również te cienie są miałkie Trochę robią ambarasu w palecie. Tak jak widzicie, tutaj mam już odciśnięty czarny cień w drobinkach, tutaj miałam całą paletkę w tym fiolecie, ale w miarę łatwo się to doczyściło, więc nie mam większego ale. Na pewno będę ją jeszcze testować. Interesują mnie jeszcze mocno te jaśniejsze odcienie metaliczne. Tego użyłam, ale tylko wewnętrznym kąciku. Jestem ciekawa, jak by wyglądało nałożone na przykład na powiekę ruchomą, również ten fioleto srebrny ciekawie wygląda, jestem również. Ciekawa tego neutralnego fioletu, jak wypada na powiece. No i oczywiście tego najciemniejszego metalika, którego nie miałam okazji dzisiaj użyć. W każdym razie paletka godna polecenia, dobra jakość. Jeżeli kolory Wam się podobają, to spokojnie możecie ją kupić. Chyba, że napalacie się na ten fiolet, to uważam, że są paletki, w których fiolety wypadają lepiej. Na przykład te mniejsze paletki z Huda Beauty. Właśnie w fioletowym odcieniu, bądź paletka Morphy Jamesa Charlesa. Ma lepsze fiolety, no ale tutaj, tak jak widzicie, byłam w stanie zbudować ten fiolet, więc też nie mogę jakoś wybitnie narzekać. Dobra moi drodzy, jeszcze zostało mi do podsumowania rzęsy. Tak jak widzicie, efekt rzęs musicie sami ocenić, dlatego że, tak jak możecie zauważyć, dotykają mi brwi. No ale to nie jest um, tak naprawdę wina rzęs, tylko budowy mojego oka po prostu nie są to rzęsy stworzone do budowy mojego oka, ale jestem ciekawa w sumie, jakie są Wasze opinie, jak Wam się one na mnie podobają, bo w sumie nie są aż tak gęste i aż tak dramatyczne, więc nie widać do końca tego, że one są aż tak długie. No nie wiem, dajcie mi znać, czy Wam się podobają, ja następnym razem na pewno je jeszcze troszeczkę bardziej przytnę, ponieważ uwierają mnie w wewnętrznych kącikach, ale generalnie szybko się je przyklejało, są super wyprofilowane, właśnie tak idealnie do kształtu oka, więc przyklejają się naprawdę w kilka sekund. No i dają efekt wow. Myślę, że na większych oczach niż moje, mniej głęboko osadzonych, będą wyglądać nawet lepiej. Także też by było wszystko na dzisiaj. Moi drodzy, nie będę wam robić podsumowania po kilku godzinach, bo już jest naprawdę bardzo późno. Mamy sobotę 23.56. Ja muszę ten filmik jeszcze dzisiaj zmontować, abyście mieli go jutro w niedzielę na kanale. Ale przyznam wam szczerze, że nie wiem, czy jest sens trzymać te cienie na powiekach, też nie wiadomo jak długo, dlatego że. Tak jak wiecie, micie nie, jeżeli są całkiem niezłej jakości, dobrze napigmentowane, utrzymują się bez zarzutu. I tutaj mam dobre przeczucia. Myślę, że one również dobrze by się utrzymały, bo pigmentacja jest ok. Nie były jakoś wybitnie suche, także przykleiły się do powieki dosyć porządnie. Co do makijażu twarzy, również nie uważam, żeby była potrzeba sprawdzania go po kilku godzinach, bo mam sprawdzony podkład, puder i korektor, więc to konturowanie i rozświetlacz spokojnie się utrzymają. Także tak moi drodzy, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, pa! pa.